Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na recenzję książki Inteligentny inwestor XXI wieku, tom pierwszy od podstaw po szczyt inteligencji inwestowania, której autorem jest Cezary Głuch, znany bardziej pod pseudonimem Trader21, autor bloga Independent Trader. Zapraszam do recenzji. Inteligentny inwestor XXI wieku. Tytuł bardzo chwytliwy, ale czy książka jest warta tego tytułu? Zobaczmy, co znajdziemy w książce. Ale może zanim przejdę do tego, co się znajduje w pierwszym tomie książki, których jest 4 tomy są w sumie, to może trochę o autorze, bo nie wszyscy znają Tradera 21. Przedsiębiorca, inwestor z wieloletnim doświadczeniem na rynkach finansowych. Pierwszą firmę założył już w trakcie studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Okazała się ona strzałem dziesiątkę. Po kilku kolejnych latach wszystkie firmy, jakie kontrolował, zatrudniały łącznie kilkadziesiąt osób. W międzyczasie ukończył MBA na University of Illinois. Należał również do Business Center Club. W 2008 roku wycofał się z biznesów, po czym zaczął podróżować po świecie. Poznawanie innych kultur pozwoliło mu otworzyć umysł oraz całkowicie inaczej spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. W ciągu kilku kolejnych lat mieszkał m.in. w Indonezji, Singapurze i na Kostaryce. Ostatecznie w 2012 roku osiadł na Majorce, wtedy też założył bloga independenttrader.pl, gdzie zaczął publikować artykuły o tematyce inwestycyjnej. Czyli historia Tradera 21 jest taka, że zarobił dobre pieniądze na biznesie, czyli na firmach, które prowadził, i następnie sprzedał te firmy. Trochę popodróżował, czyli poznał świat, zobaczył, jak to wygląda, jak wyglądają biznesy, ogólnie jak wygląda rzeczywistość poza Polską. I postanowił inwestować, zacząć inwestować pieniądze, które po prostu wypracował swoją ciężką pracą. I zaczął się dzielić swoją wiedzą na blogu, który stworzył independenttrader.pl. No i minęło dość sporo lat od momentu, kiedy zaczął się tą wiedzą dzielić. Wiele się przez ten czas nauczył, nabrał doświadczenia, no i postanowił się podzielić tą swoją wiedzą w książkach, które napisał, od razu 4 tomy książek. I co znajdziemy w pierwszej książce? Czy ta wiedza jest wartościowa? Czy faktycznie warto kupić taką książkę osoby, która ma doświadczenie na rynku, ma doświadczenie w biznesie, jednocześnie zna inne kultury, jest obyta? Przyjrzyjmy się, co znajdziemy w pierwszym tomie książki. W pierwszym tomie autor skupił się na akcjach, obligacjach i systemie monetarnym i walutach. Powiem szczerze, że podchodziłem z bardzo dużym dystansem do książek Tradera. Na początku w ogóle nie zamierzałem ich kupować. W związku nie będę kupował tych książek, przecież zasadniczo śledzę bloga już od dawna. Oglądam filmy z Traderem, więc wiem, co w tych książkach jest. No bo nic nowego raczej nie wymyślił w przeciągu ostatnich kilku miesięcy. No ale jakoś tak doszedłem do skóry, może jednak przeczytajmy, może będzie warto. Więc zakupiłem, zacząłem czytać i okazało się, właśnie, co się okazało? Czy warto, czy nie warto? Okazało się, że tych książek nie czyta się. Na razie jestem po lekturze pierwszej książki i tego pierwszego tomu nie czyta się jak jakiegoś podręcznika szkolnego. Nie mamy jakiejś suchej wiedzy, którą sobie czytamy, tylko jest akcja, są emocje, niektórym może to przeszkadzać, bo chcieliby po prostu samą suchą wiedzę, same fakty, ale właśnie przez to, że autor pisząc w ten sposób, w jaki to napisał, książka jest bardzo ciekawa, czyta się bardzo szybko. Wiedza, którą w tej książce jest zawarta, no faktycznie jest to wiedza zebrana przez ostatnie lata, pisana i mówiona przez autora na różnych prelekcjach. Więc osoby, które śledzą Tradera 21,
Wiedzą o tym wszystkim. No ja zasadniczo taka książka mnie nie zaskoczyła. Zakończenie książki mnie nie zaskoczyło, że jednak kto inny tam był bohaterem. Nie, no jakby ci, którzy znają Tradera 21, nie poczułem się zaskoczeni, że nagle napisał w książce coś innego niż przez cały czas mówi i pisze. Ale nie o to w tym chodzi. Bo pomimo tego, że treść jest znana, to jednak czyta się tę książkę bardzo ciekawie. Ja osobiście czytając ją, no, nasunęło mi się wiele ciekawych refleksji, bo pomimo, że o tym wszystkim już wiedziałem, to jednak czytając to w sposób taki naprawdę bardzo przystępny i ciekawy, z tymi emocjami, o których mówiłem wcześniej, można zacząć sobie jakby zacząć myśleć o tym w trochę innych kategoriach niż wcześniej. Taka wiedza zdawkowa, gdzieś można sobie całego bloga Tradera 21 przeczytać i zasadniczo pewno wyjdzie na to samo, co w tych książkach, ale to nie to samo. Ciężko tak przeczytać to i żeby to było tak ściśnięte, jednocześnie taka esencja wyciśnięta z tego, podana w taki sposób, że aż chce się tą esencję sączyć. I to jest mega plus tej książki. Wartość bardzo duża, że pomimo, że znacie tą wiedzę, tutaj się właśnie kieruję w tym momencie do bardziej doświadczonych traderów i do inwestorów i do tych, którzy może nie są doświadczeni, ale posiadają tą wiedzę, ale pomimo wszystko uważam, że warto tą książkę przeczytać. Pytanie, czy osoby, które nie mają wiedzy, ale chciałyby zacząć inwestować. No, jest to napisane w sposób naprawdę bardzo prosty i przejrzysty, nawet dla tych, którzy mają podstawową wiedzę albo jakąś znikomą wiedzę o rynkach, o inwestowaniu, bo autor zaczyna od podstawowych pojęć, wyjaśnia je, ale to nie jest wyjaśnienie taki typowo akademicki sposób, mamy jakąś definicję i tak dalej, tylko są przez cały czas jakieś przykłady. Jak wyjaśnia, czym jest akcja, to jest to wszystko gdzieś pokazane w taki sposób, że człowiek się wkręca, jakby naprawdę książka była nie książką o inwestowaniu, tylko jakimś thrillerem, jakimś kryminałem, gdzie coś, może jakieś zakończenie będzie inne, nie wiadomo, w którym kierunku zmierzamy. Tutaj też autor stawia pytania, jak się będzie rozwijał rynek, w którym kierunku pójdziemy. Ważne jest to, że ta książka jest aktualna na tu i teraz. Jednocześnie prawdopodobnie będzie ponadczasowa i te wartości będzie można przenieść na późniejszy okres. Ale warto, jeżeli chcecie ją przeczytać, warto przeczytać ją teraz, bo autor stawia różne tezy, różne scenariusze na rozwój wypadków i warto znać te scenariusze. Wiele osób, które gdzieś inwestuje, traduje, nie rozumie tego. Jak ja pokazuję w firmach różne, że kurs może pójść w górę, w dół, w bok, to takie śmieszki, chichrzki, ach, prezes znowu tak powiedział, że w bok, w górę i nie wiadomo, o co chodzi. Pokazuję możliwe scenariusze do realizacji. Jeżeli zauważamy, że się dany scenariusz realizuje, możemy się pod ten scenariusz podpiąć. Jeżeli nie znamy tych scenariuszy wcześniej, to po co mamy się podpiąć? To wtedy działamy jak takie dziecko we mgle. Więc warto poznać te scenariusze, a w tej książce są nakreślone scenariusze na najbliższy czas, jak może być rozwiązana sytuacja. Czy kryzys nadejdzie, czy nie nadejdzie, kiedy, w jaki sposób zostanie rozwiązany. Jest dużo pytań, ale jest naprawdę bardzo dużo odpowiedzi. Są różne możliwości, różne warianty. I tak jak wspomniałem wcześniej, ci, którzy nawet nie mają wiedzy dużej o inwestowaniu, poradzą sobie z tą książką. Wydaje mi się, że będą w stanie przyswoić tą wiedzę. Najwyżej można przeczytać kilka razy dane fragmenty, jeżeli coś jest niezrozumiałe, ale są przykłady i dzięki tym przykładom naprawdę możemy zrozumieć rzeczy, których byśmy nie zrozumieli, czytając jakąś książkę do Akademii. Kolejna wartość dodana, która jest w tej książce, jest taka, że tutaj jest dużo sprzecznych rzeczy, które znajdziecie w typowych książkach do ekonomii, studiując na przykład ekonomię. No ta ekonomia trochę rozwinęła nam się w złym kierunku i to, co uczycie się na studiach ekonomicznych, no może nijak ma się trochę do rzeczywistości. Rzeczywistość jakby idzie swoim,
swoim torem, a teoria, którą jest podawana czy to na studiach, czy to w mainstreamie, czyli w głównych mediach, to jest w ogóle, to jest zupełnie coś innego. Rzeczywistość, swoje, teoria i główne media swoje. Tutaj na przykład przy okazji działu systemy monetarnej waluty trader pochyla się nad inflacją. Definicja inflacji, jak działa ta inflacja, czy mamy inflację, czy nie mamy inflacji, w którą stronę idziemy. No ja sobie dzisiaj siadłem i zobaczyłem, jak to faktycznie jest z inflacją na przykład w Polsce. Średnio roczna inflacja za 2019 rok według oficjalnych danych to jest 2,3%. W 2018 to chyba było 1,6%, więc naprawdę bardzo mała. Ja sobie lubię robić różne tabelki, różne wykresy i sprawdziłem, jak to wygląda na moim przykładzie, to co ja kupuję, jak mój koszyk zakupowy się zwiększył przez ostatni rok. Wrzuciłem sobie do Excela dane produktów, które kupowałem rok temu, ceny jakie są teraz. Taka bardzo ważna uwaga, wiele produktów, pomimo tego, że nawet ich cena wzrosła, to spadły gabaryty tych produktów objętościowo, ilościowo. Coś na przykład było w pojemniku jednolitrowym, to teraz jest 0,75. Albo było sztuk 220, to teraz jest 200. Dokładnie opakowanie wygląda bardzo podobnie, albo czasami nawet jest dokładnie takie same wielkościowo, ale już zawartość jest mniejsza. To jest bardzo często stosowany zabieg, że zmniejszamy dany produkt. Wizualnie wygląda tak samo, tylko objętość jest mniejsza. No i z tych moich obliczeń, ten mój koszyk zakupowy, nie wiem, czy jestem jakąś osobą wyjątkową, czy nie wyjątkową, czy moje zakupy są podobne do reszty, obstawiam, że raczej bardziej zbliżone niż do reszty, no wyszło, że inflacja mojego koszyka rok do roku, za ostatni rok wyszła 7-8%. 7-8%, a oficjalna 2,3%. To trzy razy jakby więcej. No i to jest jakby ta rzeczywistość, bo to rzeczywiście ja wydaję o tyle procent więcej pieniędzy niż rok temu, a oficjalnie wydaję tylko o 2% więcej. Więc to jest rzeczywistość, o której mówiłem, i teoria, która mówiona w głównych mediach i którą poznajecie na studiach ekonomicznych, więc już kiedyś też mówiłem o studiach psychologicznych, ale to, którą branżę byśmy nie wzięli, no psychologia to jeszcze bardziej kuleje niż ekonomia, więc bardzo ciężko na tych studiach poznać wiedzę, która jest praktyczna. Przeważnie poznajemy wiedzę teoretyczną, która w ogóle nawet jest nieaktualna i tutaj przestrzegam przed takimi studiami. Jeżeli jesteście przed studiami i wybieracie jakieś studia, no to musicie jakby się przygotować na to, że będziecie mieli tam prany mózg i wiedza, która będzie podawana, przeważnie już będzie nieaktualna. Szczególnie właśnie w takich przypadkach jak psychologia czy ekonomia. Wracając do samej książki. Polecam tą książkę i początkującym, którzy naprawdę może otworzyć oczy, jeżeli ktoś nie ogląda czy nie czyta tego, co pisze Trader21, a nawet tym zaawansowanym i tym, którzy znają to, co mówi Trader21, bo sposób, w jaki jest to napisany, naprawdę zmusza do jakichś przemyśleń wewnętrznych, co jest kolejną wartością dodaną, bo to, co wy wymyślicie, jeżeli uruchomicie własne myślenie, a ta książka właśnie do tego jak gdyby podpuszcza, żeby samemu sobie przemyśleć pewne sprawy. Wiele osób, szczególnie początkujących, a nawet tych, którzy już są zaawansowani, mówi, że chcieliby kawę na ławek, kup tu, sprzedaj tu. Oni nigdy nie będą zarabiali, więc tymi osobami się nie przejmujcie. Jeżeli nie jesteście takimi osobami, którzy chcą mieć podane kawę na ławę, tylko chcecie samodzielnie myśleć, to myślę, że ta książka jest dla was i warto do niej sięgnąć, jeżeli myślicie o inwestowaniu, a nawet jak nie myślicie o inwestowaniu, ale jakiś kapitał posiadacie i chcecie poznać jakieś podstawowe pojęcia, jak działa inflacja, jak działa system akcji, obligacji, czy obligacje, aby na pewno są takie bezryzykowne i na których zarabiamy tylko? Bo może się okaże, że jednak inwestując w obligacje będziemy notowali rokroczną stratę w sytuacji, kiedy na przykład zwiększa nam się inflacja, a stopy procentowe
są poniżej inflacji. Właśnie taki przypadek, jak mamy teraz w Polsce. Inflacja jest dużo większa, rzeczywista. Ta, którą podaje GUS, to możemy sobie wrzucić między bajki. A stopy procentowe są utrzymywane na niskim poziomie. Kupując obligacje, rok do rok tracimy. A przecież to są takie bezpieczne aktywa, obligacje. Bezpiecznie gwarantują nam stratę rok do roku. Akurat w takim przypadku, bo gdyby inflacja spadała, byłaby sytuacja odwrotna. Ale jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i warto też o tym wiedzieć. Autor też wspomina tu o cyklach koniunkturalnych, jak one funkcjonują. Warto też wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy w tych cyklach, żeby nie zacząć inwestować akurat w to, co nie jest tu dobrym pomysłem, czyli obecnie obligacje. To może nie jest dobry pomysł. Może jednak coś innego jest lepszym pomysłem, jeżeli już chcemy zachować kapitał, a nie tak jak uczą w szkole, czy podają główne media, czy jak pójdziecie do jakiegoś doradcy inwestycyjnego albo do jakiegoś maklera i powie, no tak jak pan chce bezpiecznie, to w obligacje. To wy możecie powiedzieć, no ale jak w obligacje? Przecież obligacje to gwarantem straty jest teraz przy większej inflacji niż stopie procentowej. Zadajcie komuś takie pytanie, komuś, kto wam poleca obligacje, jak zareaguje, czy w ogóle jest świadom. No, dużo osób, tak jak mówię, po szkole, po jakichś kursach, no, ma tak wyprany mózg, że nawet do niego może nie dotrzeć, że coś takiego jest. Ci, którzy jakby nie znają innego podejścia do ekonomii niż tego oficjalnego, to mogą też przeżyć taki szok wewnętrzny, dysonans wewnętrzny. Dlaczego, czy aby tak? Czy też to jakieś herezje, trader pisze. Dla jednych herezje, a inni na tym zarabiają pieniądze. Pytanie, co jest dla was ważniejsze? Czy to, żeby się z was śmiali, czy to, żebyście zarabiali pieniądze? Bo dużo osób jakby wybiera tą pierwszą wersję. Lubią, żeby ktoś ich tam podziwiał i sobie tworzą jakieś rzeczy, ściemniają, że zarabiają, a tak naprawdę tracą. A inni mają to gdzieś, kto o nich myśli, co myśli i wolą zarabiać pieniądze. Wybór zależy do każdego indywidualnie i to, czy zaczniecie myśleć indywidualnie, czy nie, czy podłączycie się pod barany, które biegną z lewa na prawo i z prawa w lewo i tak w koło, to zależy od was. Książkę polecam początkującym, średnio zaawansowanym i zaawansowanym, którzy też z tej książki powinni sporo wyciągnąć. Dziękuję i zapraszam na kolejne recenzje, które znajdziecie na moim kanale, na mojego bloga blogprezesa.pl i tam jest dział książki, które polecam przeczytać. Naprawdę, naprawdę warto się edukować, tylko warto się zastanowić, co czytać, co oglądać, żeby nie orać sobie za bardzo mózgu wiedzą, która jest nieaktualna, a nawet sprzeczna z rzeczywistością, tak jak oficjalna inflacja podawana przez główny nurt. Dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia. Do następnego razu.